Cześć, witajcie. Ja jestem Piotrek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Turynu. Dzisiaj zajmiemy się państwem, którego uczestnictwo jest dla wielu dosyć kontrowersyjne wciąż, mimo upływu już kilku lat. Oczywiście mowa o Australii, która jak to Eurowizja i co robi w tym konkursie, myślę już nieraz było powiedziane, dlatego teraz nie będziemy tego wspominać. Za to australijskie preselekcje Australia wybiera, Australia Decides, wygrał Sheldon Riley z utworem Not The Same i jego postać sceniczna, jego sceniczność jest bardzo szeroko komentowana, dlatego nie mogę się doczekać zobaczyć ją i oczywiście usłyszeć jego utwór. Zgaduję, że to nie będzie disco bangier. Czy on ma wiatraki za sobą? Wokalu mu odmówić nie można. Coś się dzieje w instrumentalu. Nieznacznie, ale coś przyspiesza. Podobne te paznokcie miała takie z takimi łańcuchami miała Lolita Zero. Strzelam, że teraz jest ten moment z walnięciem, a jest jakiś bridge, a to jak woda po parówkach, szczerze mówiąc. Kompletnie nie czuję tych emocji Sheldona. On ściągnął maskę. To znaczy, ja te emocje widzę i dostrzegam je, ale ich nie czuję z nim. Monumentalność tej ballady jest bardzo toporna, ale o tym może za moment więcej. No cóż, po ochach i achach czuję drobny zawód tą propozycją. Ona, tak jak mówię, jest bardzo monumentalna, ale aż za bardzo. Ja lubię takie utwory, ale tutaj mi brakuje wszystkiego. Wszystkich elementów, które zawsze do mnie trafiają. Nie ma tutaj takiego momentu, takiego soczystego walnięcia. Tutaj jest, są jakieś wokalizy, ale nie czuć ani tego w instrumentalu, ani w nic. W ogóle jak Sheldon naprawdę fajnie śpiewa i myślę, że on z tej piosenki wyciąga 140%, tak myślę, śpiewana przez kogoś innego byłaby dużo słabsza. Naprawdę. Może cała magia jest budowana przez niego. Trudno mi teraz powiedzieć, bo nie znam, jak wy też nie znacie wykonań innych osób, jakby to śpiewały. Sam instrumental jest bardzo taki spokojny, ale po prostu nudny. Tak, on jest naprawdę nudny, tam się absolutnie nic nie dzieje i to jest ogromna szkoda i strata według mnie, bo to naprawdę mogła być mocna ballada. Teraz, tak jeszcze, wiecie, chcę podkreślić to, co mówiłem. Ja widzę jego emocje.
Ja je dostrzegam i ja wiem, że one są prawdziwe, ale one do mnie kompletnie nie trafiają. Absolutnie. Albo ja mam taki problem, albo nie wiem, ale gdzieś nie czuję tego. Kompletnie nie czuję tej piosenki. Ona jakby, ja jestem swoja, ona tak przeleciała przez moje uszy i wyleciała. Szkoda, bo potencjał, myślę, Sheldon miał ogromny, a w moim odczuciu jest duży zawód po prostu tego, jaki utwór on mógłby wykonać na Eurowizji, bo Australia, mam taką opinię, będzie w tym finale i myślę, że to jest jeden z takich pewniejszych awansów na ten moment z tych utworów, co znamy, ale to też nie będzie jakoś bardzo wysoko. Może jurorzy trochę wspomogą bardziej, nie tylko ze względu na Australię, ale ze względu na taką piosenkę, ale nie widzę ludzi masowo na tych głosujących. Szkoda, no ale Australia sama taki utwór wybrała. A teraz wy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o utworze Not The Same i na jakie miejsce Australia może liczyć w Turynie. Ponadto zajrzyjcie na nasze wszelkie social media i to by było wszystko na dzisiaj. Żegnam was bardzo ciepło. Cześć i do zobaczenia w następnych materiałach.